Goodbye! No tego nie grali! Siema! Tak jak zawsze chciałem mieć zlew w warsztacie, tak od dawna planowałem zrobić obrotowe ramię z wyciągarką i dzisiaj je wykonamy. Pokażę wam wszystko od A do Z oraz jak je zepsułem. O kur... Cały projekt opiera się na konstrukcji podobnej do tej, co stosuje się w dźwigach, z tą różnicą, że zastrzał będę musiał zrobić od dołu. Aby ramię było obrotowe, wykorzystam kawałki gotowego rozwiązania, takiego wysięgnika z trzpieniami, który kupiłem na Allegro za około 150 zł. Reszta profili pochodzi praktycznie ze złomu z innych projektów. Sercem będzie wyciągarka, bardzo potężna konstrukcja, bo mogąca uciągnąć na zbloczu prawie tonę. Wyciągarka jest firmy Husar Winch i tak nie ukrywam, wam, Husar jest partnerem dzisiejszego projektu, ponieważ wyposażył mnie w ich wyciągarkę warsztatową za darmo. No dobra, ale zacznijmy od tego, gdzie zamontować wysięgnik. Jest tutaj w tym całym warsztacie jeden bardzo duży taki minus, jeżeli chodzi o instalowanie ciężkich rzeczy. A mianowicie to, że wszystkie te ściany dookoła wykonane są z gazobetonu. No i tak jak przy tej altanie jeszcze antresoli, tak? Antresoli, to już ustaliliśmy kiedyś na odcinku. Ma to sens? Tak, przy podnoszeniu tak ciężkich rzeczy nie ma to jakby, no nie można tak zrobić, więc zacząłem szukać moich nadproży. Ta taka niebieska linia, która idzie dookoła całego garażu, widzicie tam, o, jak jest ten znaczek Coca-Coli, ten lewy, to tam idzie betonowe nadproże, ono zakręca tutaj w prawo i wchodzi tutaj nad bramę. Dokładnie w tym miejscu, jak są te belki, tylko mam tyle przestrzeni, od tej rury do tej rury, ponieważ jak się brama podnosi, widzicie, idzie po tych prowadnicach i tak dalej, no nie może tutaj nic być, nie może ta wyciągarka zahaczać, więc mam odległość praktycznie od tego słupka tutaj do końca, tutaj są jakieś niecałe 3 metry. No i dobra, profile mamy już gotowe i teraz jaki mam patent? Chcę wykorzystać całą tą długość. Po pierwsze dlatego, że jak mi nie wyjdzie, jest tutaj bardzo dużo niewiadomych, bo nie wiem, czy to wytrzyma. Przede wszystkim nie wiem, czy wytrzyma nadproże i to mocowanie tutaj, czy nie strzeli. Chodzi mi o ten fragment, bo on taki, no nie wiem. Na pewno wytrzyma ten trzpień, co jest w środku. Natomiast pomysł mam taki, że teraz ta rura wyląduje w tej, tak? Muszę tylko tutaj nawiercić otwory, a następnie wszystko skręcę takimi śrubami. I to są, słuchajcie, śruby od wahacza, więc to na bank wytrzyma. To będzie chyba najmocniejszy element całej konstrukcji. I chciałbym dać, załóżmy, jedną gdzieś tu, a druga jest, otwór już jest w środku, bo oryginalnie po prostu jest, tak? I jakby no taką mam, o, taką mam wizję, żeby to właśnie skręcić w taki sposób. No praktycznie 2 metry zasięgu, ale ja bym chciał mieć 3 metry zasięgu, co jest 2 metry ponad to, jak powinno być. Kurde, to takie długie wyjdzie, że aż muszę kamerę przestawić. Więc tak, główną belkę 3 metrową mamy gotową, nie wiem czy to wytrzyma, natomiast doszedłem do wniosku, w ogóle, dzień dobry panie Rafale. To nie wytrzyma. To nie, Rafał powiedział, że to nie wytrzyma. Doszedłem do wniosku, że zrobię zastrzał, który będzie o w taki sposób, tylko że mam pewne ograniczenia. Po pierwsze, ze względu na konstrukcję bramy, ten zastrzał musi być od dołu, nie od góry. W oryginale on był jakby od góry mocowany. I ta deseczka ma odwzorowanie wielkości naszej ściany. Mamy 50 cm, odszedłem 15 od góry i tutaj będzie górna belka, a tutaj na dole będzie zastrzał. I teraz, przerabiając właśnie ten uchwyt, będę się starał osiągnąć mniej więcej coś takiego, żeby mieć, wiecie, takiego żurawia z podtrzymką. Mam nadzieję, że Rafał nie ma racji i wytrzyma. Całe ramię będzie pracować w takiej pozycji. Zobaczcie, mamy dwa przeguby, które się bardzo ładnie obracają. Jak zaczynam patrzeć na te uchwyty tutaj i na to, jakie to jest długie, zaczynam naprawdę mieć podejrzenia, że to mi się chyba nie uda.
No ale teraz ta konstrukcja wygląda na porządną, przynajmniej taką mam nadzieję. Po pierwsze, wzmocniłem wszystkie te uchwyty, tam obspawałem to od wewnątrz, przyspawałem to od zewnątrz, wypiaskowałem podmalowanie i tak naprawdę najbardziej obawiałem się o tych fragmentów, tutaj one były cienkie, do środka wspawałem po prostu rury takie od gazu, one miały grubą ściankę, bo wypełniałem to wszystko, po drodze skończył mi się jeszcze gaz w migomacie, więc rzeźbiłem elektrodą, no te spawy może nie są najpiękniejsze, no ale no wiecie, cały czas się człowiek uczy, całe życie. Tutaj zrobiłem przekładkę z dwóch tych fragmentów. To wszystko się rusza, naprawdę ma to ręce i nogi. No i przyspawałem 4 mm taką płytę stalową, która to wszystko trzyma razem. Oprócz tego, że to będzie wszystko skręcone na kotwę, na pręty, to jeszcze mamy całość razem. Ale jest pewien problem. A mianowicie taki, że od temperatury wygięło mi stół w tym miejscu. Tak czy siak, maluję to wszystko. I będziemy to montować do ściany. Porozmawiałem z odpowiednimi ludźmi oraz na moim Instagramie zapytałem was i doradziliście mi pierwsza sprawa. Te pręty, tak zwane chińskie, zobaczcie, to jest 12. Ja jestem w stanie to ugiąć w rękach. Zobaczcie, to jest masakra, tak? Więc pojechałem do sklepu i kupiłem pręta 14, tylko z tą różnicą, że to jest pręt w klasie 10-9. Zobaczcie. To jest pręt, którego praktycznie trochę się ugina, ale on wytrzyma naprawdę porządną ilość kilogramów. Wiertło mamy 16, pręt mamy 14, 2 mm ma być większe. No i dobra, wydziałałem te dziury, tylko sprawne oko mogło zauważyć, że mamy dość niemały kolejny problem, a mianowicie taki, że tu na dole jest beton, a tu na górze jest gazobeton. Po prostu bloczek, tak? Tutaj zrobiłem odwiert próbny i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że to wszystko jest, zaczyna się od tej, jakby od tej wysokości i idzie do dołu to całe nadproże. Czyli kurde, no nawet nie mogę tego opuścić, bo to moje wzmocnienie wyląduje w tym miejscu. No nic. I teraz mamy tak naprawdę, żadnej opcji nie mamy, bo albo to robimy, albo tego nie robimy. Mogę to sprawdzić wcześniej, ale znowu na termowizji pokazywało, że wszędzie jest beton. No nic, plus jest taki, że ta konstrukcja wisi na gazobetonie i jest git. No mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Tutaj jest napisane, żeby wypełnić otwór do 100%, więc tak po prostu to zrobię, jak jest napisane na opakowaniu. Dobra, jesteśmy przy granicy. I teraz takim ruchem mamy ją wkręcić. Oczywiście wcześniej te otwory tam trzeba wydmuchać i wyczyścić i tak dalej. Czemu to wszystko rodzi się w takich bólach? Za ten czas, co wysycha kotwa, to chciałbym wam powiedzieć parę słów o Husser Winchu. No bo jakby pomijając już fakt, że dostałem to od nich za darmo, no i ona jest sponsorem dzisiejszego odcinka, to słuchajcie, najważniejsze jest to, że to jest polska firma, która robi naprawdę dobry sprzęt. A co najciekawsze, robią też sprzęt do przemysłu ciężkiego i do zbrojeniówki, czyli no tam już nie można po prostu robić hały, tak? Ja ich kojarzyłem z wyciągarek takich samochodowych, offroadowych na 12V, 24V, czy do lawet i tak dalej, ale też mają takie przemysłówki, na przykład hydrauliczne, czy do wyciągania łodzi, kładów i tak dalej. No i jak się okazuje, mają też gamę swoich wyciągarek właśnie warsztatowych na 230V. To jest najmocniejsza wersja, która jest w stanie podnieść praktycznie tonę na zbloczu, natomiast no, my nie wykorzystamy tego na tak długim ramieniu, no bo to jest niemożliwe, żeby to nadproże i ta cała konstrukcja wytrzymała. 5-8 stówek już możecie kupić polskiego producenta, naprawdę dobrą wyciągarkę ze sterowaniem bezprzewodowym. Uważam, że to jest po prostu uczciwe, więc jeżeli chcielibyście się zapoznać z ofertą Husser Wincha, no to w opisie tego filmu zostawiam wam link. No i dobra, wyciągarka wisi. Jest tak na krótko przyczepiona tutaj, podłączona tam do prądu, finalnie tam, tylko muszę poprzerabiać troszeczkę tam gniazdka i centralę, ale musiałem dokonać pewnych modyfikacji. Przede wszystkim tak, jak już wchodzą trytki, to trytki, dajcie znać w komentarzu, jak to nazywacie, to już musicie wiedzieć, że jest grubo. Natomiast okazało się, że
ta rura, co tutaj jest, ten profil ostatni, ten mały, jest trochę za duży i podłożyłem po prostu sklejkę, ale to i tak nie ma znaczenia, bo to będzie się trzymać. Ona stoi naprawdę stabilnie. Bardziej problem jest w tym, że zobaczcie, ze względu na to, że są inne przekroje rur i za duże trochę, popatrzcie, co się dzieje. Kurde, nie mam tu siły tak tego podnieść, ale akcja jest tego typu, że skacze jedno w drugim. No nic, pomyślałem sobie, że jako pierwszy test zrobimy na tym krześle, bo ono jest po prostu lekkie. Krzesło waży, fotel w sumie, 21 kg. Tak skacze góra-dół, widzicie? A to właśnie przez to, że te profile są takie... no, że nie są równe. Tak naprawdę, gdybym miał dostęp do innego i żeby on był od samego początku do końca taki gruby... No, zobaczymy. Zobaczymy. Na razie mamy 21 kg, no to nic. Chyba jak zrobię to tak, to nie będzie nim bardzo rzucać, że tak powiem. Kozak. 47 kg, dobra, jedziemy do góry. Tak absurdalne, 47 kg teraz tutaj dynda. I zobaczcie, dzięki użyciu pasów i szekli rzeczywiście mamy to jakby w poziomie, tak? Nie przechyla go. Dobra, przyznajcie się, kto o tym pomyślał. Szczerze, nie mam bladego pojęcia, ile to waży. Ten stół, tym bardziej, że w środku są jakieś kawałki drewna, tutaj jest imadło, które samo w sobie jest ciężkie. Nie mam tak długiego pasa, więc zrobiłem to z dwóch pasów. Chcę tylko sprawdzić, czy podniesie, jaka będzie wartość, jeżeli chodzi o kilogramy. No i przede wszystkim, jak się spisze to ramię. I tutaj już serio zaczynam mieć obawy. Najpierw napniemy. Trochę się tak krzywi, ale zobaczcie, już mamy 69 kilo. 120 kilo. 130 kilo. Zobaczcie, co się dzieje z ramieniem. Nie wytrzyma tego. . 135 kilo. A dobra, pas się zluzował. Dobra, jest, wisi. Prawie 200 kilo. 193 kg. Spróbujmy jeszcze podnieść troszeczkę. Dobra, stoi na jednym kółku, ok, ale to jest i tak dalej. Na najwyższym rozciągnięciu 200... 206 kg. Jak wlazłem na górę sprawdzić, czy nigdzie nic nie pękło. On w ogóle od samego początku jest tak trochę do dołu, ale nie ma tak, że się tak przełamał i został. 200 kg na 3-metrowym ramieniu z takiego profila, zrobionego tak naprawdę z odzysku, uważam, że jest spoko. Można je było przerobić kilka rzeczy, użyć grubszych i po prostu dźwigać jeszcze większe, co nie jest wykluczone, że za jakiś czas tego nie zrobię. Ale czekacie na to, żeby się samemu na tym podnieść, więc proszę. No i tak na szybko teraz sprawdziłem w internecie, ile waży takie dwulitrowe, takie 2.0 TDI. No to wychodzi, że jakieś 150 kg, tylko zależy, czy jest uzbrojony, czy nie ten silnik. Ile to tam pokazuje? 80, 90 kilo. Ale ja nie ważę tyle na pewno, to jest oszukane. Dzisiaj rano się ważyłem, było 86, ale jestem w sumie ubrany. Ale to jest kozak. Już się naciskam, przypadkiem nacisnę. Mogę sobie ten stół dać bliżej, no. No tego nie grali! Uwaga! Proszę, jakie efekty specjalne. Jak w jakimś filmie. Jak w Marvelu. No dobra, żarty żartami, ale teraz patrzcie na to. To jest Nissan Micra i ten samochód w tym miejscu ma takie specjalne mocowania, widzicie? Do podnoszenia go highliftem, bo my nim jeździmy w terenie. Tak, jeździmy Nissanem Micrą w terenie i...
Chciałbym spróbować, czy da radę, tylko kurde, ten monitor, ten wyświetlacz się tam chowa. Dzięki temu, że jest długie ramię, to właśnie mogę sobie teraz podjeżdżać bardziej do tyłu, że tak powiem. Zrobiłem też taką konstrukcję, żebyście widzieli wyświetlacz. Na tyle, ile się da. Znowu zgubiłem pilota, dobra. O, pęknie. Pęknie. Nie wiem, ile tam jest kilogramów, ale... Nie ma opcji. Ten materiał bardzo mocno zapracował, więc to się nie nadaje już do podnoszenia dużych ciężarów. Przynajmniej poza tymi testami. Więc co zrobiłem? Po pierwsze, przesunąłem wyciągarkę tutaj, zaraz za zastrzałem, czyli miejsce, gdzie powinno być najbardziej wytrzymałe, jak najbardziej ją przesunąłem. Po drugie, założyłem zblocze, które było w zestawie. Teraz podwajamy siłę wyciągarki, ale to ona i tak miała siłę to podnieść. Natomiast dzięki temu mogę u góry tam zainstalować teraz wagę. I tam też jest przyklejona kamera. Ło, jak się naprężyła ta lina. Słuchajcie, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że samochód zaraz będzie wisiał. Pękło mi na sprożę. Wyciągnęło ze ściany. Ja pierdzielę! Takich głupich nie sieją, oni się sami rodzą. A tak serio, to powiem wam, że jestem trochę w bardzo patowej sytuacji, bo nie mogę ani otworzyć bramy, nie mogę wyjechać samochodem. Muszę chyba zdjąć wyciągarkę, otworzyć bramę, wyjechać furą i zdjąć tą całą konstrukcję i modlić się, że nie naruszyłem konstrukcji dachu, albo na przykład murłaty, no ale bez przesady, kawałeczek tylko. No i dobra, słuchajcie, minęło parę dni, ja sobie przemyślałem, na szczęście udało mi się to wszystko rozmontować. I na szczęście okazało się, że to po prostu wyrwały się tylko pręty po prostu z gazobetonu. Natomiast przemyślałem to sobie wszystko i tak zgodzę się z tymi komentarzami, które mogą się pojawić, że to był bardzo głupi pomysł i niebezpieczny. No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Plus jest taki, że wszystko bezpiecznie się wydarzyło i tak dalej. Wyciągarka okazała się naprawdę 100 razy mocniejsza niż cała moja konstrukcja. Natomiast jaka płynie z tego konkluzja? Pomysł był, uważam, że bardzo dobry, tylko jeżeli by tam rzeczywiście okazało się, że jest beton, no już nie miałem momentu powrotu wtedy, to by to wytrzymało. To ramię by się wygięło prawdopodobnie w tym miejscu, więc na przyszłość, ja do tego projektu wrócę, tylko go wykonam troszeczkę inaczej i może zrobimy suwnicę na przykład. Natomiast idea jest dobra, to rzeczywiście działa, tylko tak, grubsze przekroje rur tych profili. Wykorzystanie tego starego, tego kupnego mechanizmu uważam, że super sprawa, bo naprawdę to nie było drogie i przy tym projekcie naprawdę się sprawdziło. No i oczywiście nie kotwienie się do gazobetonu. Także tak, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć!